Spokojnie, bez nerwów. Słyszymy doping dla reprezentanta Coral Fighting z Bytomia. Trudno się dziwić. Jak już mówiliśmy, to w dużej mierze jego kibice zasiedli na trybunach bytomskiej hali. Próbuj jeszcze raz. Drugi, spokojnie. Patrz, już próba zejścia do parteru i od razu tak jest, lądujemy w tym właśnie parterze. Tak sobie wymyśliły całą tą akcję zawodnik z Wildogs Lubliniec. Teraz głowa gdzieś tam zostawiona jest, próba gilotyny. Czy ona się powiedzie? Chyba nie, bo widzimy, że tak jest. Wysuwa poduszek głowę im teraz w półgardzie, nie w półgardzie. Myślałem, że będzie próbował kontynuować tę akcję w ten sposób, ale nie, powędrował tutaj po, widzimy, po tą dźwignię na staw skokowy, co z tego wyniknie, czy to się powiedzie, czy to akcja zakończy się sukcesem, broni się, jak na razie, broni się bardzo zaciekle, Robert Michnik próbuje wyciągnąć nogę, jeszcze tam zwrócił głowę w kierunku swojego narożnika i od razu zaskoczył rywala, od razu zaszedł go za plecy i teraz to jest w bardzo dobrej sytuacji. Troszeczkę gdzieś tam się zamyślił, zakupił się poduszek i to może go teraz bardzo drogo kosztować. Czy wykorzysta tę sytuację? Takie dobre dla siebie położenie Robert Michnik. Zobaczmy. Nie ma szans na to, aby tam udało się duszenie za pleców. To jest akurat już nie ten moment, ale teraz padły prosto, jakby zapraszając tą swoją lewą ręką do kimury swojego rywala. Tomasz Poduszek, ależ to wyglądało tak, jakby sam na tacy mu tą rękę wyłożył, a teraz ta ręka prawie wyłamana. Aż tutaj wszyscy zamykają w Bytomiu oczy, czy to jest strzeliczna kość, to wytrzyma, patrzy tak samo Marian Ziółkowski, czy te kości, czy ta niezwykła elastyczność rywala już się kończy. Tak jest, kończyła się Robert Michnik. Efektowny debiut w zawodowym MMA reprezentanta Coral Fight Team Bytom. Wydawało się, że w pewnym momencie troszeczkę ma kłopotów ten właśnie pan na naszych ekranach.